Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Gontarska i reprezentuję Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i dzisiaj opowiem Państwu o dialogu i myśleniu krytycznym w edukacji globalnym, czyli o tym, jak filozofować o świecie. Z tym, że to filozofowanie, o którym będę opowiadać, nie oznacza myślenia o filozofii jako historii, znanych filozofach, myślicielach, sentencjach, ale bardziej o myśleniu, argumentowaniu, dyskutowaniu, zastanawianiu się nad tym, dokąd zmierza świat, co dzieje się na świecie. Dlaczego o tym mówię? Jestem edukatorką i trenerką edukacji globalnej, z tym, że krytycznej edukacji globalnej, i to dla mnie jest pewien kierunek mojej pracy w ostatnich latach, dlatego że skupiam się również na kompetencjach związanych z krytycznym myśleniem oraz na myśleniu o edukacji z perspektywy paradygmatu krytycznego. Od 2013 zajmuję się metodami dialogicznymi, głównie dociekaniami filozoficznymi z dziećmi i młodzieżą, ale też innymi interesującymi metodami pracy z uczniami, uczennicami, o których opowiem dzisiaj Państwu. W tej swojej opowieści o dialogu i myśleniu krytycznym będę odwoływać się do dwóch swoich doświadczeń pracy z tymi metodami w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności oraz pracy w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej, gdzie również używamy w tej chwili tych metod w naszych projektach i przedsięwzięciach. Zacznę trochę od kwestii edukacji globalnej i krytycznego myślenia. Powiem kilka słów o podstawie programowej, o tym, jak krytyczne myślenie i dialog łączy się z edukacją globalną, z definicją edukacji globalnej. Opowiem o dociekaniach filozoficznych z dziećmi i młodzieżą. Opowiem, jak ten proces wygląda, jakie są jego efekty, jakie są jego ważne aspekty. A na końcu zaproponuję Państwu kilka materiałów, które mogą być przydatne do pracy w szkołach podstawowych, mogą stać się inspiracją dla Was do tego, żeby tych metod spróbować. Kiedy patrzymy na nową podstawę programową do szkół podstawowych, już nie taką nową, ale jednak tą po reformie, to widzimy, że jest znacznie mniej przestrzeni dla tematów związanych z edukacją globalną. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że mimo że tej edukacji globalnej sensu stricto jest trochę mniej niż było, to jednak jest wiele umiejętności, wartości, do których możemy się odwoływać wtedy, kiedy o edukacji globalnej mówimy, nawet jeśli nie jest ona zapisana wprost. Takim wytrychem, taką możliwością jest na pewno myślenie krytyczne, które, patrząc chociażby na preambułę podstawy programowej, jest w niej obecne w wielu miejscach, szczególnie w punkcie 5, gdzie jest ono zaadresowane wprost. Ten punkt stanowi o rozwijaniu umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowaniu, argumentowaniu i wnioskowaniu, ale też w kilku innych punktach warto zwrócić uwagę na połączenie czy to z wartościami, czy to z celami edukacji globalnej, ponieważ mówimy dużo o solidarności, o współpracy, o szacunku, o godności swojej i innych osób. To są te przestrzenie, gdzie możemy swobodnie realizować treści i pracować z edukacją globalną, mimo że ona nie jest zapisana w tej podstawie. Zachęcam Państwa do takiego myślenia o edukacji globalnej, nie jako o zbitce słów, która musi się pojawić w takim dokumencie, ale jako o, powiedzmy, takiej przestrzeni na to, żeby w różnych miejscach ją włączać i żeby ona stała się bardziej horyzontalnym tematem w różnych przedmiotach i w różnych aktywnościach w szkole. Dlaczego ten dialog i krytyczne myślenie w edukacji globalnej? Pewnie głównie dlatego, że jak zapewne Państwo wiedzą, edukacja globalna to jest holistyczna koncepcja edukacyjna. Mówimy nie tylko o
konkretnych treściach, konkretnej wiedzy i konkretnych umiejętnościach, ale mówimy też o kształtowaniu wartości, o uczeniu o wartościach i o kształtowaniu postaw. Dlatego w tej przestrzeni warto myśleć o dialogu, a nie debacie, czyli nie wygrywamy w tej dyskusji, ale uczymy się od siebie i uczymy się ze sobą rozmawiać, ale też o myśleniu krytycznym, o analizowaniu, o odróżnianiu faktów od opinii, o umiejętności formułowaniu swoich opinii i też budowaniu ich przez te lata, kiedy uczymy się coraz więcej i rozumiemy coraz więcej o świecie. Wreszcie to też ta postawa szacunku, która w efekcie doprowadzi do odpowiedzialności, bo mówimy o tym, że szanujemy inne osoby, ale szanujemy te osoby kiedy? Zazwyczaj wtedy, kiedy dostrzegamy, że są inne od nas, ale jesteśmy pełni akceptacji i szacunku wobec tej różnorodności i widzimy w tym wartość. Warto zwrócić na to uwagę wtedy, kiedy myślimy o tematach związanych z edukacją globalną, dlatego że nie do końca chodzi nam o to, żeby wszyscy się ze sobą zgadzali, ale żeby rzeczywiście ten proces refleksji, zastanawiania się, pogłębiania wiedzy i myślenia o świecie stał się kluczowy, stał się osią tej koncepcji. Ważne jest również to, że krytyczne myślenie stało się bardziej popularne dzięki kompetencjom kluczowym. Nie będę o tym dzisiaj za dużo mówić, ale warto też pokazać to połączenie, że jest to pewien kolejny wytrych do tego, żeby łączyć edukację globalną i perspektywę edukacji globalnej w znacznie szerzej niż dotychczas. Czym tak naprawdę są te metody dialogiczne, bo mówię tutaj o dialogu, o dyskusji. To są przede wszystkim dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, ale ja też w swojej praktyce edukacyjnej używam komponentów, elementów dwóch innych metod. Są to otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań i one bazują na rozpoznaniu, na teorii Vanessy Andreotti związanej z postkolonialną edukacją globalną oraz na facylitacji włączającej, czyli facylitacja włączająca jest związana z głęboką demokracją, z metodami, które powstały po apartheidzie w RPA, które miały pomóc dogadać się z zwaśnionym grupą społecznym, etnicznym. Ważny to wątek również dlatego, żeby pokazać, że to nie my z perspektywy europejskiej, z perspektywy globalnej północy wymyśliliśmy te dyskusje. Oczywiście one bazują przy dociekaniach filozoficznych na dialogu sokratejskim, ale jednak mają też swoje korzenie na globalnym południu i warto też widzieć tę postkolonialną perspektywę. Dzisiaj opowiem głównie o dociekaniach filozoficznych, dlatego że jest mi to zdecydowanie najbliższa metoda, którą praktykuję już od 7 lat. Jestem też certyfikowaną trenerką brytyjskiej organizacji, która popularyzuje tę metodę, a więc chciałabym ją Państwu przybliżyć. Na slajdzie widzą Państwo etapy dociekań, czyli jakby całą ramę, całą formułę tej metody. Ona zaczyna się od rozgrzewki, czyli od jakiegoś krótkiego ćwiczenia, krótkiej możliwości porozmawiania, krótkiej możliwości pomyślenia dla osób uczestniczących w takim spotkaniu, w takiej dyskusji, w takiej sesji, po to, żeby wyjść trochę ze schematu, szczególnie szkolnego, w którym zadajemy pytanie i mamy jedną właściwą odpowiedź na nie. Nauczyciel, nauczycielka, znając tę odpowiedź, zadaje pytanie i oczekuje bardzo konkretnej odpowiedzi. Tutaj wychodzimy z tego schematu w tej metodzie i tak naprawdę większą wartość przykładamy do zadawanych pytań niż do udzielanych odpowiedzi. Często nawet efektem dosyć długiej dyskusji, którą przeprowadza klasa czy grupa,
nie jest jakiś konsensus, nie jest jakaś odpowiedź, ale czasami jest to kilka odpowiedzi, czasami jest to kolejne pytanie, które warto dalej drążyć, dalej je zadawać, dalej je eksplorować. To bardzo ważny wątek, bo zmienia dynamikę w grupie. Już nie mamy tej sytuacji, że uczeń, uczennica dostaje natychmiastową gratyfikację, kiedy podnosi rękę, odpowiada dobrze, a nauczyciel, nauczycielka utwierdza go w tym przekonaniu, super odpowiedziałeś, tak, to jest świetna odpowiedź, jedyna dobra, dostajesz ocenę, dostajesz pochwałę. Tutaj pochwała bardziej, jeżeli miałaby w jakiś sposób wystąpić, to za ten proces myślenia, dochodzenia, a nawet czasami warto pochwalić kogoś za zmianę zdania czy za zmianę swojej opinii, a nie za obstawanie przy swoim. Więc ta rozgrzewka trochę ma zmienić to podejście, trochę wdrożyć w inny tryb. Później mamy bodziec. Bodziec to jest jakiś element wizualny, jakaś historia. Dla młodszych to może być zabawa, gra, która sprawi, że zaczniemy się nad czymś zastanawiać. To zastanawianie się będzie nam bardzo potrzebne i to zastanawianie powinno, to pomyślenie, przemyślenie sytuacji, historii, obrazu, filmu, bajki powinno się odbyć na poziomie indywidualnym, czyli uczeń, uczennica sami zastanawiają się nad tym, ok, co się wydarzyło, co ja teraz o tym myślę, po to, żeby później stworzyć pytanie. I właśnie ten moment chyba jest kluczowy, kiedy z jakiegoś stwierdzenia, z jakiejś naszej refleksji z kropką musimy przejść do znaku zapytania, musimy zastanowić się, w jaki sposób to pytanie zadać. To pytanie pewnie ze znacznie większą łatwością zadają młodsi uczniowie, uczennice. Im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powinniśmy znać odpowiedzi na pytania, w związku z tym tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby tych pytań dużo zadawać, zadajemy je sobie, nie zawsze znając odpowiedzi, więc tutaj też to się zmienia z czasem i warto to obserwować. Następnym etapem jest prezentacja tych pytań. Dzielimy się tymi pytaniami w grupie, w parze, w zależności od tego, jak mamy dużą grupę i jak dużo osób bierze udział w naszej dyskusji. Czasami je przeformułowujemy, czasami decydujemy się na połączenie pytań między sobą. Finalnie w tej metodzie zazwyczaj oczekujemy 7, 8, 9 pytań, dlatego że kolejnym etapem jest głosowanie i cała grupa głosuje, wybierając to pytanie, które najbardziej ich interesuje. Jakie te pytania w ogóle mają być? Te pytania mają być filozoficzne. Filozoficzne, czyli otwarte, czyli takie, na które nie znajdujemy natychmiastowej odpowiedzi, czyli takie, na które nie ma pytania w bodźcu, czyli w tej historii, czy na tym zdjęciu, które pokazaliśmy, ale z drugiej strony też takie, na które nie znajdziemy odpowiedzi w internecie bardzo szybko, tak? Nie wygooglujemy tej odpowiedzi bardzo szybko. Jakie to może być pytanie? To może być pytanie, jak długo będzie istniał świat? To może być pytanie, dlaczego ludzie na świecie nie są równi? Albo pytanie już bardziej z poziomu wartości, co to znaczy, że jest sprawiedliwie? Albo co to znaczy sprawiedliwość? To są pytania, które teraz przywołuję, ale które bardzo często zadają najmłodsi i pewnie na tym etapie często będzie to dla Państwa bardzo miłe zaskoczenie, jeżeli spróbujecie tej metody, jakie pytania są zadawane przez uczennice, uczniów, przez młodych ludzi. W momencie głosowania to grupa decyduje na to, jakie pytanie wybiera i o czym chce dalej rozmawiać.
tutaj my jako osoba prowadząca, jako nauczyciel, nauczycielka nie mamy już na to wpływu. To bardzo ważne, bo to też zmienia znacznie to, co znamy z dynamiki pracy w szkole, że to jednak nauczyciel, nauczycielka kontroluje ten proces. Tutaj ta kontrola wygląda trochę inaczej. Tutaj my jesteśmy tym facylitatorem, facylitatorką tego procesu, modelujemy go, pokazujemy, jak można w nim pracować, ale niekoniecznie mamy wpływ na to, jakie pytanie zostanie zadane. Oczywiście dobierając dobrze bodziec, pewnie w jakiś sposób zawężamy te pytania, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest po naszej stronie. Następnie dyskutujemy w kręgu, tak żeby wszyscy swobodnie się widzieli, dyskutujemy z takim celem, że nie musimy się wszyscy ze sobą zgodzić, że nie chodzi nam o to, żeby w oznaczonym czasie dyskusji zgodzić się na jedną odpowiedź na to pytanie, ale bardziej traktujemy tę dyskusję jako pogłębianie, eksplorację, zastanawianie się, dawanie przykładów ze swoich doświadczeń, myślenie o różnych argumentach za i przeciw, wychodzenie na poziom abstrakcji. To jest ten moment, kiedy ta dyskusja może pójść głębiej, kiedy sprawdzamy, czy dane słowa znaczą dla nas to samo, kiedy możemy powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, albo mam inne doświadczenia i opowiedzieć o nich. Oczywiście ta dyskusja musi mieć swoje zasady, jeżeli obawiacie się Państwo o to, że grupa nie do końca dobrze się komunikuje, warto sobie te zasady przed taką dyskusją ustalić, żeby mieć pewność, że jesteśmy zakontraktowani na ten sposób pracy. Później po takiej dyskusji możemy sobie oznaczyć czas, możemy wykorzystywać różne metody do tego, w jaki sposób będziemy tę dyskusję prowadzić, na co zwrócimy uwagę. Następują ostatnie głosy, czyli dajemy jeszcze szansę tym osobom, które się nie wypowiedziały, podkreślając, mamy ostatnie 3 minuty, to są ostatnie 4 głosy, kto chce się jeszcze wypowiedzieć. Ja też zwracam uwagę na to, że staram się w takiej dyskusji odchodzić od klasycznego podnoszenia ręki i zgłaszania się do głosu w ten sposób. Szukam innych możliwości, czasami rozdaję patyczki, czasami rozdaję jakiś tak zwany gadający gadżet, który wskazuje tego, który mówi teraz. Czasami, żeby zobaczyć, jak przebiega dyskusja, puszczam sznurek czy kłębek wełny, żeby zobaczyć, kto kiedy mówił i tworzymy pajęczynę. Można szukać tych sposobów, dam też konkretne wskazówki do materiałów. Natomiast ważne też jest to, żeby zobaczyć zupełnie inną dynamikę tej pracy. W podsumowaniu podsumowujemy to, co się wydarzyło, ale nie oceniamy tego. Nie mówimy, ty miałeś rację, ty nie miałeś racji, ty nie miałaś racji. Raczej pokazujemy, w jaki sposób grupa dochodziła do myśli, z jaką zakończyła dyskusję. Co ważne, możemy też pokazać grupie, szczególnie starszych uczniów i uczennic, co się wydarzyło na poziomie ich komunikacji, jak ze sobą współpracowali, bo ideą jest to, żeby zmienić ten sposób komunikacji. I tutaj widzą Państwo na slajdach 3 takie sposoby. Ten środkowy wydaje się najbardziej klasyczny, jeśli chodzi o szkołę, czyli mamy nauczyciela, który zwraca się, nauczycielkę, który zwraca się bezpośrednio do ucznia, uczennicy. Między nimi jest mało interakcji. To już w polskiej szkole nie jest na szczęście norma, ale jednak ten podawczy tryb mniej więcej tak wygląda. Po lewej stronie mamy już ten tryb bardziej współpracujący, jednak nauczyciel, nauczycielka ciągle jest w centrum, rozdaje zadania, deleguje je, ale uczniowie i uczennice mają ze sobą interakcję, pracują ze sobą. Natomiast po prawej stronie na tym rysunku nauczyciel, nauczycielka jest bardziej obserwatorem i właśnie tym facylitatorem.
I trochę w tych dociekaniach filozoficznych ja do tego dążę. Trochę w ten sposób o tym myślę i trochę w ten sposób chciałabym, żeby to wyglądało, żeby ta grupa była w stanie rozmawiać ze sobą sama, nie widząc też tak bardzo tej presji obecności nauczyciela, nauczycielki, którzy będą ich oceniać, którzy będą bardzo wpływać na ten przebieg dyskusji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że są tutaj, w tej metodzie są zawarte cztery bardzo ważne aspekty. Pierwszy aspekt to jest ten komunikacyjny, o którym już dosyć dużo mówiłam. Ale ta metoda też, zaznaczę jeszcze tylko, że ta metoda też świetnie uczy formułowania własnego zdania i tak naprawdę również dla polonistów używania tych wszystkich sformułowań, które później są nam potrzebne w pracach pisemnych. Uważam, że argument taki, kontrargument taki. To też uczy współpracy, bo uczniowie i ucznice muszą na siebie patrzeć, muszą wiedzieć, kiedy mówią, czy nie mówią za dużo, w jaki sposób znajdują się w tej grupie i tak naprawdę nie będąc wyznaczanym do odpowiedzi, to też jest bardzo ważny wątek, bo ta grupa sama się organizuje. Mamy też kwestię kreatywności, bo naprawdę te pytania i te odpowiedzi, i ta eksploracja wymaga otwarcia się myślenia, wyobraźni, kreatywnych pomysłów i mamy to krytyczne myślenie, czyli to bycie w tej dyskusji, ale też zastanawianie się, dlaczego tak jest, a może wcale tak nie jest. Trochę też tego krytykowania różnych pomysłów, jasne, ale też takiego krytycznego myślenia związanego z dyskusją, która nie ma zamiaru nikogo przekonać, ale jednak jest oparta o to krytyczne myślenie i o to zastanawianie się, czy ty na pewno masz rację, czy ja na pewno zgadzam się z tym, co mówisz. To bardzo telegraficzny skrót tego, o czym jest ta metoda. Też mam takie poczucie, że mówiąc o tym, a nie pokazując Państwu tej metody, nie rozmawiając, nie pracując warsztatowo, nie wiem, czy jest to czytelne, mam nadzieję, że tak. Polecam kilka materiałów, które być może w trochę lepszy sposób pokazują tą metodę, też trochę są jakimś dopełnieniem tej zajawki, o której teraz mówię. Jest to poradnik edukacyjny Uczymy się dialogu i dyskusji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Mamy też w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej w naszym europejskim projekcie materiał szkoleniowy online, taki kurs, w którym można wziąć udział i dowiedzieć się więcej o metodzie dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą. Mamy też w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej 3 scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, do edukacji wczesnoszkolnej, dla klas 4, 6 i 7, 8. One są związane z tematyką edukacji globalnej, ale zawierają też elementy metod dialogicznych i są skupione na tej dyskusji, na pracy tymi metodami. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja zachęciła Państwa do tego, żeby sięgnąć po te materiały i poszukać czegoś więcej na temat dialogu i na temat krytycznego myślenia w edukacji globalnej. Ja zachęcam Państwa do myślenia, filozofowania i zadawania pytań o tym, co się dzieje na świecie teraz, o tym, co się działo i dokąd ten świat zmierza. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.